sponsorem programu były Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj ponownie moim gościem Paweł Rakowski. Witam cię serdecznie, Paweł. Witam państwa. Paweł, cały czas masa informacji z Izraela ze Strefy Gazy, ale dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o istotnym elementem tego trwającego konfliktu, a mianowicie o organizacji zwanej Hezbollah. Co my o nich wiemy? Bo dużo się mówi o Hamasie, dużo rozmawiamy o siłach zbrojnych Izraela. Przebija się wątek Hamasu, ale mam wrażenie, że on jest nieco pomijany. Czy mógłbyś nam przedstawić historię tej organizacji? Hezbollah jest realem Madryt wszelkich organizacji terrorystycznych, wzorem absolutnie niedoścignionym dla nikogo. To jest brylant, to jest absolutny brylant irańskiej rewolucji, irańskiej potęgi, która już możemy o niej mówić, i irańskiego systemu obronno-ofensywnego, ale raczej obronno, ponieważ Hezbollah jest organizacją wielopłaszczyznowo i wielowątkowo. Ona jest organizacją, która oczywiście jest skrzydło wojskowe, jest skrzydło polityczne i to skrzydło polityczne jak najbardziej bierze udział w libańskiej, jak i też światowej polityce, ponieważ nawet i amerykańska administracja często ignoruje władzę w Bejrucie. I słusznie w sumie, no ale rozmawiamy bezpośrednio z Hezbollahem, tak. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, to po kilku tygodniach ukraiński ambasador w Bejrucie podziękował bezpośrednio Hezbollahowi za to, że ta organizacja nie włączyła się do wojny na Ukrainie, ponieważ jak wybuchła wojna w Europie, to po prostu był taki zalew informacyjny, że Putin będzie organizował zaciągi z Bliskiego Wschodu, w tym też Hezbollah miałby wziąć w tym udział. Hezbollah jest też organizacją, która organizuje całe szkolnictwo, organizuje zakłady pracy, miejsca pracy. Ona tak właściwie wypełnia cały ten sektor, w którym w innych przestrzeniach administracyjnych niż Liban powinno się zająć państwo, ponieważ w Libanie jest tak, że nie ma państwa, na długo generalnie nigdy nie było państwa i to organizacje konfesyjne, religijne w sumie były odpowiedzialne za takie rzeczy jak szkolnictwo, za opiekę zdrowotną i w dużej mierze za jakieś zapewnienie bytu dla najbiedniejszych ze swojego obszaru. Hezbollah właśnie tym się zajmuje. Dlatego też jak mówimy o organizacji terrorystycznej, to ta organizacja terrorystyczna ma fundamenty i filary. I to są potężne, które są nie do zniszczenia, ponieważ ciężko zarówno dla Izraela, jak i też być może nawet i dla Amerykanów zniszczyć organizację, która jest de facto wychowała sobie całą przestrzeń, tak? Całe pokolenia sobie wychowała. To analogicznie jest z Hamasem. Hamas jest uczniem Hezbollahu, chociaż te relacje pomiędzy tymi organizacjami były bardzo cierpkie i wykluczające się w wielu aspektach. Natomiast co wiemy o Hezbollahu? Hezbollah tak właściwie nie wiadomo kiedy powstał, ponieważ on powstał, pierwsze działania, które możemy przypisać Hezbollahowi, to jest 82 rok i 11 listopada, kiedy 17-letni szyita z południa, Ahmed Kassir, wjechał w izraelską bazę wojskową w okupowanym wtedy przez Izrael Libanie w mieście Tyr na południu. Starożytne miasto. Izrael do dzisiaj się nie przyznaje do tego, że to był zamach samobójczy. Rok później kuzyn tego Kassira zrobił to samo. To pokazuje pewnego rodzaju filozofię tej organizacji, która jest na tamte czasy była tak właściwie szokująca, ponieważ pomijając oczywiście te sytuacje, jak ataki na dwa ataki na izraelską bazę, to przy okazji jeszcze dwa razy wyleciała ambasada amerykańska w Bejrucie, raz francuska. Raz koszary amerykańskie w Bejrucie, raz koszary francuskie w Bejrucie. Jeszcze do tego mieli
jeszcze miały koszary włoskie wylecieć, tylko że kierowca jakoś chyba albo po prostu no, nie dojechał, albo po prostu z jakichś przyczyn po prostu do tego zamachu nie doszło. Ważne jest też to, że w pierwszym zamachu na ambasadę amerykańską w Bejrucie w 1983 roku, on został przeprowadzony, ten zamach, w trakcie posiedzenia wszystkich szefów miejscowych placówek CIA, które miały miejsce. Tym samym sposobem Amerykanie na kilka lat stracili oczy i uszy, jeśli chodzi i może i mózgi, które rozumiały, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To pokazuje też, że ta organizacja to nie są amatorzy, ponieważ za te zamachy był odpowiedzialny człowiek, o którym niedawno powstał serial z takim fajnym podtytułem Najgroźniejszy człowiek, o którym nigdy nie słyszałeś. I to jest właśnie taka, to jest właśnie istota filozofii Hezbollahu. Oni są bardzo groźni. Oni są generalnie, jeśli chodzi o listę priorytetów zarówno dla Izraela, ale też dla Amerykanów, ale przede wszystkim dla Izraela, Hezbollah jest numerem jeden. Absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o przeciwnika, z którym przychodzi się mierzyć. Ponieważ po pierwsze, tutaj jest bardzo ważne jest to, że to jest organizacja szyicka, czyli ten mniejszościowy odłam islamu, który charakteryzuje się tym, że w związku z tym, że oni byli mniejszością, to oni przez 1400 lat byli prześladowani przez większość. Zresztą do dzisiaj te antagonizmy dość mocno istnieją, czyli że szyici mają wypracowane już tak jakby oddolnie poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości, poczucie oporu, poczucie dyscypliny, tego, że oni są podporządkowani swoim przywódcom religijnym, czyli ajatollah, znaczy może nie ajatollahom, ale ajatollah jest tą najwyższą formą, która jest, której się ślepo i bezwarunkowo się jest posłusznym. Tego za bardzo nie ma w tym większościowym systemie islamu, ponieważ sunnici jako ta grupa, która była dominująca, ona ma poczucie raczej odwrotne, to znaczy po pierwsze to, że oni stworzyli wielkie imperium, wielką potęgę, to oni mają takie bardziej poczucie, znaczy nazwijmy to myśl bardziej imperialną, a szyici są akurat właśnie na odwrót. Oni są właśnie to, że akurat byli zawsze prześladowani, no i też mają kult cierpienia, kult tego, tej ofiary. Związane jest to chociażby z tym, że bardzo akcentują kwestię bitwy pod Karbalą, kiedy to wnuk Mahometa został zamordowany przez ówczesne władze, czyli ówczesnych uzurpatorów. No i te poczucie spowodowało to, że szyici, którzy zostali w pewien sposób wyedukowani przez swoich irańskich współbraci, szyici libańscy, zaczęli robić zamachy samobójcze. Ponieważ te wszystkie aspekty filozoficzno-religijne, plus do tego ideologia, która powstała właśnie, przyszła z Iranu, pieniądze, szkolenie, doprowadziła do tego, że ci szyici, którzy zawsze się czuli pokrzywdzeni, no po prostu stali się przeciwnikiem bezkompromisowym. Bardzo bezkompromisowym. To jest taka jedna uwaga, ponieważ teraz mamy wojnę z Hamasem. Wszyscy wiemy o tym, że przywództwo Hamasu mieszka w Katarze. Tak? Ismail Haniyeh, Khaled Mashal, oni są miliarderami albo milionerami. Tak? Żyją w hotelach, żyją generalnie jak pączki w masie. Tak? Haniyeh jest multimilionerem. Natomiast Hezbollah, jak się kształtował, to robił wszystko na odwrót co Palestyńczycy. Wszystko. To znaczy żadnego bogactwa na zewnątrz, żadnego, bardzo duża dyscyplina oraz też to, że byli całkowicie podporządkowani Iranowi i to powodowało, nazwijmy to, wyższą kulturę organizacji, wyższe możliwości. No i też to, że akurat mieli te zaplecze, wsparcie. Nie chcę powiedzieć, ale dobrze, no powiedzmy wyższe standardy cywilizacyjne.
o wiele wyższe standardy cywilizacyjne, które po prostu powodowały to, że ta organizacja z brodaczy oszołomów, którzy gdzieś tam radykałów, gdzieś tam nawet jakiś Szumowin, czy po prostu jakichś takich elementu ludzkiego, nie za bardzo nadającego się do czegokolwiek, to tam zawsze się przy meczecie był, ta organizacja tak właśnie wyszła do elity elit swojej społeczności. Czyli, że Hezbollah automatycznie dysponował kadrami i dysponuje kadrami na o wiele wyższym poziomie. I ten model operacyjny Hezbollahu, który tak właściwie ta organizacja funkcjonuje, czyli że właśnie rozbudowane aktywa, wysoki standard organizacji, no i też to, że pewnego rodzaju myślenie bardziej globalne niż lokalne, powodowało to, że ta organizacja od razu już jest na innym poziomie. Na o wiele wyższym poziomie. To, co jest bardzo znamienne, jeśli chodzi o Hezbollah, to jest to, że ona oficjalnie ukazała się światu w 1985 roku. Czyli, że mamy te wielkie przedstawienie się, za które był odpowiedzialny Imad Mughniya, czyli człowiek, najgroźniejszy człowiek, o którym nigdy nie słyszałeś. I ta organizacja tak właściwie skupiła się przede wszystkim na tym, żeby walczyć z Izraelem na obszarach, które Izrael wtedy okupował w Libanie. To znaczy Izrael wjechał do Libanu w 1982 roku, żeby wypchnąć Palestyńczyków, ale po śmierci libańskiego prezydenta Bashira Jemaela no nie było nikt nie miał żadnych koncepcji politycznych, co z tym dalej zrobić. Arafat oficjalnie uciekł do Tunisu. No i tak właśnie pojawił się wróg na zapleczu, którego Izrael tak właśnie nie rozumiał, ponieważ Izrael miał do czynienia ze światem sunnickim. Szyjtów w ogóle nie znali. Nawet znamienne jest to, że na początku, jak Izrael wjechał do Libanu, to szyici witali Izraelczyków, ponieważ byli gnębieni przez palestyńskie OWP. Natomiast Izrael, nie znając w ogóle tej rzeczywistości, w której się otacza, ale to znaczy w Libanie nikt tego nie zrozumie, tak? Jeśli chodzi o Liban, to wszyscy tam sobie zęby łamią i połamią, dlatego też tutaj to nie jest jakiś wielki zarzut do się Izraela, ale pokazuje po prostu skalę tego problemu. Ponieważ Izrael oczywiście ma bardzo dobre służby, rozpoznanie i pomimo różnych, nawet tej wojny, która okazuje się dla nich skandalem, to jednak to nie zmienia rzeczywistości. Natomiast doszło do takiej sytuacji w trakcie święta Aszura w 1983 roku, czyli kilka miesięcy po izraelskiej inwazji i już okupacji, tylko ta okupacja oczywiście to nie była okupacją taką, nazwijmy to administracją bardziej, tak? Czyli że Palestyńczycy zostali wygnani, no i generalnie to nie była taka sytuacja, że ludność cywilna walczyła z Izraelem, a Izrael przesiadował tą ludność cywilną. To nie była taka sytuacja. Ale chodzi o to, że jak było święto Aszura, to jest święto, które właśnie upamiętnia tą śmierć wnuka Mahometa, to wtedy były takie zwyczaje, już teraz te zwyczaje zostały wyeliminowane, między innymi przez Hezbollah, że szyici się nacinali i były takie krwawe procesje. No to wyglądało przerażająco, no i była taka sytuacja, że izraelski patrol wjechał w coś takiego. No i to doszło do konfliktu takiego, że po prostu no, świętokradztwo, a w związku z tym, że po rewolucji Ajatollaha Chomejniego Iran zaczął wysyłać swoich ludzi w te tereny. I doszło do takiej dziwnej sytuacji, która dzisiaj już jest normalna, ale wtedy była bardzo dziwna, to że Arabowie, szyici z Libanu zaczęli współpracować z Irańczykami. Ponieważ trzeba jeszcze też podkreślić, Arabowie szyici z Libanu są starsi i ważniejsi niż Irańczycy. No ale poprzez Hezbollah te relacje się odwróciły, to znaczy to, że to Libańczycy muszą słuchać Irańczyków, tak? A historycznie tak nie powinno być. Natomiast Hezbollah przez lata 85-2000, pomijając różne też oczywiście imprezy zamorskie, jak różne zamachy terrorystyczne, jak Buenos Aires na izraelską ambasadę i Centrum Kultury Żydowskiej, jak 96 rok na koszary amerykańskie w Arabii Saudyjskiej i szereg różnych innych incydentów, generalnie skupił się na walce w południowym Libanie z izraelską okupacją. Izrael się cofnął, tak właśnie z Libanu, został na około 10%
terytorium Libanu, stworzył tak zwany pas bezpieczeństwa, mający chronić północ Izraela od ostrzałów artyleryjsko-rakietowych. Wtedy jeszcze zarówno Palestyńczycy, jak i też inne organizacje dysponowały katiuszami, które miały do 30 kilometrów zasięgu, czyli że ten pas, który właśnie mniej więcej był 20-30 kilometrów w głąb Libanu, no mniej więcej chronił północ Izraela. Izrael tam miał około 7 baz, 7 stałych posterunków, taki kontyngent około 1000 żołnierzy stacjonował w tym terenie. No i też Izrael posiłkował się Armią Południowego Libanu, czyli taką formacją złożoną w dużej mierze z chrześcijan mieszkających na południu. No i to akurat stworzył taki swój filar bezpieczeństwa, to znaczy w związku z tym, że nie można było rozwiązać problemu libańskiego z perspektywy jakiejkolwiek, no to generalnie stworzył taki pas, który oni okupowali, oni administrowali. Tu już była taka administracja stricte. Izrael prowadził wtedy politykę otwartych mostów, to znaczy otworzył granice dla Libańczyków. Czyli jeżeli Libańczycy mogli wjeżdżać do Izraela, mogli się uczyć, mogli korzystać z szpitali, mogli pracować, czyli stworzyć takie podstawy, nazwijmy to, pod przyszłość. Ponieważ trzeba też pamiętać o tym, że Izrael zawsze miał chrapkę na południowy Liban. Kiedy syjoniści rysowali swoje pierwsze takie jakby koncepty, jak to państwo Izrael ma wyglądać, to zawsze uwzględniając południowy Liban, z tego względu, że południowy, ja jak kilka tygodni temu byłem na samej granicy izraelsko-libańskiej, to przez lornetkę tak właściwie ja widziałem w głąb Izrael. I nawet jakbym miał jeszcze lepszą wojskową lornetkę albo jakąś inną wizję, zaawansowany sprzęt wojskowy, to bym widział autokary z turystami w Izraelu. No bo tak jest, że w Hajfie się widzi Liban, tak? Tylko że Liban jest wyżej. I to było bardzo ważne strategiczne z perspektywy Izraela tereny, złośliwie zamieszkane w większości przez szyitów. Czyli mamy od razu to, że Hezbollah tak właściwie wykorzystał to, że tam są szyici, do tego, żeby ogłosić wielką walkę narodowo-wyzwoleńczą. I to jest bardzo ważne, ponieważ nie dżihad, tylko walka narodowo-wyzwoleńcza. Czyli że, bo też zapomniałem o tym powiedzieć, szyici oskarżali są tak zwane takije. Takije to jest ukrywanie swoich wierzeń, ukrywanie swoich intencji, generalnie kłamstwo. Kłamstwo, oszustwo i tak właściwie manipulacja, tak? I to też jest charakterystyka nie tylko irańskiego rządu, irańskich aktywów, tylko też przede wszystkim Hezbollahu, ponieważ Hezbollah w tym okresie, tak właściwie do teraz, określa się jako partia, jako organizacja libańska, jako libańscy patrioci. I naprawdę były czasy, i to do niedawna byli uważani za tą organizację, która jest tak jakby narodowa, tak? No nie możemy mówić odnośnie państw arabskich narodowe, ale to, że to była organizacja libańska. Natomiast chodzi o to, że Izrael okupując południowy Liban napotkał się z tym, że ta partyzantka właśnie partii Boga, no Hezbollah znaczy partia Boga, to był przeciwnik, z którym się nigdy nie mierzyli. To znaczy, po pierwsze, Hezbollah atakował izraelskie konwoje, kontyngenty, jak i też administrację zamachami samobójczymi. Oczywiście to nie były takie zamachy samobójcze, nie każdy zamach samobójczy był jakiś spektakularny, ale chodzi o to, że to po prostu było permanentne i ustawowe i stałe nawalanie w izraelskie posterunki, w izraelskie konwoje. Izrael tracił około 30-40 żołnierzy rocznie w tej strefie bezpieczeństwa. Oczywiście Izrael, w przeciwieństwie do zachodniego brzegu i Gazy, który zawsze był kontrolowany przez policję, rezerwistów, to w południowym Libanie była elita elit, tak? To znaczy i lotnictwo, broń pancerna, Izrael powołał tę specjalną jednostkę EGOS, która miała zajmować się właśnie działaniami niepartyzanckimi, tylko zwalczające partyzantkę. I to już było elita elit, w sensie jeśli chodzi o zdolności operacyjne zarówno IDF, jak i też Hezbollahu, który szkolony przez Iran, wyposażony przez Iran, który też miał ideologię importowaną z Iranu, jeszcze włożoną na libański grunt odnośnie tego, że to jest okupant, okupacja i trzeba walczyć z tym okupantem. No i też to, że akurat to są tereny bardzo trudno dostępne, górskie.
Tam nie ma przebacz. Tam naprawdę, jak właśnie zwiedzałem ten pas przygraniczny właśnie, który Izrael okupował, to czapki z głów, dosłownie czapki z głów, jeśli chodzi zarówno o armię izraelską i zdolności Hezbollahu, że oczywiście to nie jest Jemen, to nie jest Afganistan, wszystko jest skala o wiele mniejsza, ale poziom trudności chyba nawet i większy, ponieważ Izrael w związku z pewnymi realiami, no nie mógł prowadzić polityki ludobójczej na tych terenach, czyli że no, musiał walczyć z przeciwnikiem, którego nie widział, a który jest wszędzie. Skala problemu była tak duża, że kiedy w 1993 roku po zlikwidowaniu ówczesnego szefa Hezbollahu, czyli Sayeda Abbasa Musawi, sekretarzem generalnym organizacji został Sayed Hassan Nasrallah, obecna największa zmora, jeśli chodzi o organizacje arabskie dla Izraela. Nasrallah nie dość, że okazał się być człowiekiem wybitnie inteligentnym, to wniósł ten konflikt jeszcze na wyższy poziom. To znaczy, Hezbollah był pierwszą organizacją, która zaczęła wykorzystywać media. To oczywiście wtedy nie było mediów społecznościowych, nie było mediów, media konwencjonalne były też w dużej mierze kontrolowane przez jednak wielkie koncerny, ale chodzi o to, że bojownicy Hezbollahu zaczęli nosić, na każdej operacji zaczęli mieć ze sobą kamerzystę, który nagrywał to, jak Izrael nie zawsze, ale w dużej mierze dostaje jakiś cios w kierunku szyitów. Oczywiście czasami były to takie sytuacje, że Izrael udaremniał te ataki, albo że dochodziło do takiej sytuacji, że te komando Hezbollahu były eliminowane przez IDF, ale chodzi o to, że Izrael ustawowo był nękany, męczony i tracił żołnierzy. To już, a przez to, że Hezbollah miał tych kamerzystów, to wieczorem po operacji wojskowej gdzieś na jakiś patrol izraelski, wieczorem to te nagranie znajdowało się, było emitowane przez stację telewizyjną Al-Manar, należącą do Hezbollahu. Oczywiście ta stacja telewizyjna też była odbierana w Izraelu, czyli że na przykład była taka sytuacja, że zginął żołnierz rano, a wieczorem rodzice tego żołnierza widzieli, jak ten żołnierz ginął. To Izrael był psychoza. To była to absolutna psychoza. Tak jak już mówiłem, służba w południowym Libanie to była z perspektywy izraelskiej jako te elita elit. Tak więc to było bardzo bolesne dla Izraela. I Hezbollah tak właściwie, ponieważ jak się rozpoczął proces pokojowy z Palestyńczykami, Izrael liczył na to, że chociażby Hezbollah straci tak jakby tą polityczną motywację. Okazało się, że polityczna motywacja Hezbollahu nie została zachwiana i w związku z też rozwojem arsenału, w związku z rozwojem też dostępności broni, tak, tutaj trzeba było przede wszystkim zbadać trójkąt Iran, Rosja, Chiny nawet, tak, ponieważ w połowie lat 90. Hezbollah stał się o wiele lepiej wyposażoną organizacją, niż miało to miejsce wcześniej. To znaczy Hezbollah już przy sesjach z Izraelem wykazało to, że miał rakiety, które na tamte czasy były w ogóle przełomowe, tak? Czyli miał na przykład Katiusze 40 km, czyli że bojownicy Hezbollahu stali przed linią graniczną tej strefy okupowanej przez Izrael i tak atakowali Izrael. To znaczy, że z perspektywy Izraela obecność w Libanie przestała się opłacać, ponieważ Hezbollah miał możliwości ataku na Izrael, między innymi za pośrednictwem rakiet czy też paralotniarzy. Tak, to nie jest nic nowego. I tak tysiąc żołnierzy armii izraelskiej jest w Libanie i tak właśnie jest bezczynne. Bezczynne i narażone na stałe ataki, które tracą tak właśnie strategiczny sens. Tracą sens i po wielu większych incydentach i po wielu większych, nazwijmy to, przypadka, których to między innymi sami Izraelczycy widzieli na własne oczy w telewizji Al-Manar, jak dostają łomot w potyczkach, była bardzo duża presja w Izraelu, żeby z tego Libanu się wycofać. Że nie ma tutaj sensu być dalej w tym Libanie, nie ma żadnego rozwiązania politycznego, nie ma żadnego rozwiązania militarnego, po prostu trzeba stamtąd wyjść.
I do tego doszło w 2000 roku, 25 maja, to jest dzisiaj wielkie święto w Libanie. Znaczy może nie wielkie święto, ale jest to święto. Ponieważ też mamy tutaj sytuację w Libanie taką, że ten Hezbollah się ogłosił jako ta partia, która była ruchem oporu. To z perspektywy swojej oni są al-Mukawama al-Islamia, czyli są islamskim ruchem oporu, tak? Czyli że nie jest organizacją, która chce tutaj robić światowy dżihad. I szyici nie za bardzo mogą robić światowy dżihad, ale ten. No i też to, że chociaż ta organizacja jak powstała, to miała projekt Islamskiej Republiki Libanu na wzór Iranu, ale dyrektywy z Iranu przyszły takie, że jak to Said Hassan Nasrallah powiedział, dla niego wylat al-Fatih, czyli ten system irański jest najlepszy z możliwych, no ale w Libanie nie ma ku temu możliwości. I to jest bardzo ważne, że libańska opinia publiczna jest podzielona. Jedni uwielbiają Hezbollah, drudzy patrzą, trzeba uważać z tym. No i też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że Liban dostaje bardzo duże cięgi za ten Hezbollah, ponieważ już nawet z tego, co ja mówię, pokazuje to, że to jest organizacja inna niż wszystkie. Nasz Hezbollah, nawet już pod koniec lat 90. wycofał się z zamachów samobójczych. Oni postawili na dobrze wyszkoloną, wytrenowaną, uzbrojoną milicję, która przede wszystkim nie atakuje cywilów, czy też obiektów cywilnych, tylko samą armię izraelską. I z tą armią izraelską się bije jak równy, zadając często bardzo potężne ciosy. Izrael wycofując się z Libanu doprowadził do fali Domina. Po pierwsze, Hezbollah ogłosił zwycięstwo. Bo to było zwycięstwo. To pierwszy raz doszło do takiej sytuacji, że Izrael się musiał wycofać z jakichkolwiek terenów arabskich. Wcześniej oczywiście się wycofał z Synaju, tak? Ale no i też w ramach Oslo z miast palestyńskich. Ale chodzi o to, że tutaj nie było żadnego porozumienia. Izrael się wycofał, chciał zrobić presję na Damaszek, ale żadna presja nie wyszła. To znaczy ojciec Bashir al-Assada, Hafez al-Assad, zanim umarł, zobaczył Izrael upokorzony, ponieważ Izrael był wtedy mocno upokorzony. Wycofanie się z Libanu doprowadziło zresztą do tego, że do wybuchu palestyńskiej intifady. Dlaczego? Ponieważ Palestyńczycy zobaczyli, że Izrael można pokonać. Moim zdaniem ta wojna w chwili obecnej, która jest, to początek tak właściwie upadku albo raczej zachwiania regionalnej pozycji Izraela, to jest właśnie wycofanie się z Libanu, do którego Izrael musiał wrócić w 2006 roku w trakcie bardzo krwawej dla siebie wojny, którą dopiero ta wojna, która w chwili obecnej jest, ją przebiła. To znaczy w 2006 roku doszło do podobnego scenariusza, w którym w chwili obecnej my jesteśmy. Dlatego wszyscy teraz się trzęsiemy. Ponieważ w czerwcu 2006 roku Hamas wykonał operację podziemną i naziemną na izraelski posterunek wojskowy. Już po izraelskiej stronie Strefy Gazy uprowadził żołnierza, zabił kilku innych żołnierzy. Czyli mamy tak jakby mikroskalę tego, co się wydarzyło półtora tygodnia temu. No oczywiście doszło do ataku rakietowego, doszło do mini inwazji Izraela na Strefę Gazy. W tym samym czasie, po kilku dniach walk na linii Hamas-Izrael, Hezbollah przeprowadził operację wojskową, w którym to zabił 6 żołnierzy, uprowadził 2, a na granicy libańsko-izraelskiej, a jak już ten konwój uciekał z tymi żołnierzami, to Izraelczycy zrobili pościg już na terytorium Libanu, to jeszcze Hezbollah to rozwalił. Między innymi czołg Merkava, tam na samym płocie granicznym. Czyli i to doprowadziło do 33-dniowej wojny, która pokazała, no cały świat widział, że Izrael tak właściwie ma bardzo duże problemy. I Izrael tak właśnie chciałby uniknąć tych problemów w trakcie tej wojny. To znaczy, górskie miasteczka w południowym Libanie zamieniły się w twierdze. Twierdze, które tak właściwie były nie do zdobycia. Oczywiście Izrael to zamienił w gruzy, ale były nie do zdobycia. Tak? Taką największą twierdzą jest miasto Bin Jibeil, 3 km od granicy z Izraelem. I to było miasto przez 33 dni szturmowane przez Izrael. Nie zostało zdobyte. Szereg różnych Marzajum, Kiam, szereg różnych miejsc, w których to w południowym Libanie doszło do bezpośrednich starć. To nie była taka sytuacja, że ktoś tam z krzaków wyskoczył, prawda, z RPG czy z kornet. Oczywiście bywały też takie sytuacje, ale w wielu miejscach to była bezpośrednia walka komanda Hezbollahu z regularną armią izraelską. Czasami to nawet nie była regularna armia, tylko też rezerwistów tam wysyłali i za to też władze izraelskie były
to był największy skandal, tak, że okazało się, że zarówno izraelski establishment, izraelskie władze wojskowe, jak i też izraelskie społeczeństwo po prostu zaczęło, wywindowało ten Hezbollah do rangi czegoś ponad to, tak. To znaczy, jak do tej wojny, jak Palestyńczycy to zrobili ponad swoje możliwości, które z reguły zawsze były niewielkie, no to izraelskie media zawsze tutaj mówiły, aha, dobrze, ale to wam IRGC, czyli Irańska Gwardia Rewolucyjna, albo wam Hezbollah pomógł. I po prostu tak jakby tych Palestyńczyków dołowali i ich tam jakoś, nazwijmy to, w tej całej kulturze terroru, ja mówię tylko o tej kulturze terroru, to Palestyńczycy byli wiernymi uczniami szyitów. Ponieważ w 1992 roku doszło do takiej sytuacji, że Izrael wyrzucił 400 działaczy Hamasu do południowego Libanu z Gazy. Po prostu wziął, zapakował ich w autobusy, wjechał do Libanu, czy tam na to pogranicze pomiędzy ten, który on kontrolował, a ten, który tak właśnie nikt nie kontrolował, czyli po stronie libańskiej. No i zostały tam 400 działaczy Hamasu, tak? I oni tam założyli taki swój własny obóz, a tam zaczęli przychodzić szyici z zupą. No i też pojawił się najprawdopodobniej jeden bardzo dobrze później znany Irańczyk, Kasem Soleimani. No i te kontakty zaczęły być bardzo, bardzo żywe. No i też jednym z tych, który tam był właśnie wyrzucony do południowego Libanu, z Hamasu był niejaki Yahya Ayash. I to też, jak słyszycie o rakietach Ayash, to jest właśnie na część tego człowieka. Ponieważ Yahya Ayash został przygotowany, przeszkolony przez Irańczyków i to on wprowadził zamachy samobójcze na terytorium w konflikt palestyńsko-izraelski. To on. I to on też organizował, planował i to były te sytuacje, w którym to w centrum Tel Awiwu się wysadzali zamachowcy samobójcy, to właśnie Ayash. A Ayash zginął też ciekawą śmiercią, to znaczy przez telefon komórkowy, który w tamtych czasach był duży. Telefon komórkowy był naładowany jakimiś ładunkami wybuchowymi, to odebrał telefon, Shin Bet zidentyfikował jego głos, no i telefon wybuchł. Tak? To jest akurat często taka filmowa operacja Shin Bet, ale to akurat właśnie znowu widzimy. Wątek palestyński, bardzo ważny wątek palestyński, jakim było przeniesienie libańskiego piekła na ulice izraelskie, które doprowadziło de facto do wielkiego uszczerbku procesu izraelsko-palestyńskiego w latach 90. Tak? No bo przez te zamachy samobójcze doszło do pierwszej kadencji między innymi Bibiego. Tak więc tutaj akurat te wpływy i te powiązania są bardzo, ale to bardzo duże. Dlatego też izraelskie media, jak też w ogóle generalnie światowi obserwatorzy, często, jak mówią o sprawie palestyńskiej, zawsze dodają Hezbollah gdzieś z boku, o Hezbollahu się nie słyszy. Tak, przez lata oni mogą być cicho. Przez lata. I teraz widzimy, że niestety nie są cicho, ale widzimy też, że potrafią kilka rzeczy zrobić, które zwracają na siebie uwagę. I wczoraj czytałem taką ciekawą analizę byłego szefa izraelskiego Ammanu, który powiedział, że siła Hezbollahu jest 10 razy większa niż Hamasu, ale on tu uwzględniał te możliwości, które Hamas w chwili obecnej ma. Jeśli chodzi o po ataku, tak? Czyli po tym ataku, kiedy to trzeba będzie usiąść i popatrzeć na ten Hamas jeszcze raz, na ich możliwości, to Hezbollah jest 10 razy silniejszy. No i też bardzo ważnym elementem jest to, że Hezbollah był w Syrii. Chociaż tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że kampania syryjska, która miała miejsce od 2012 albo 2013 roku, oficjalnie od 2013 roku, jest wielką kontrowersją względem tej organizacji. Oczywiście oni w dużej mierze uratowali tron Bashira al-Assada, ale też w kilku miejscach dostali dość mocno w kość. Czyli ponieważ oni bardzo dbają o reputację swoją, tak? Ja to najlepiej mogę tak przedstawić znowu izraelskie realia. W Izraelu, właściwym Izraelu, jeżeli nie jesteś wśród osadników czy żydowskich, to z flagą palestyńską sobie możesz chodzić. Nikt ci nic nie zrobi, tak? Przecież w Tel Awiwie nawet w trakcie tej wojny są demonstracje pro-hamasowe i domagające się zaprzestania operacji wojskowej w Strefie Gazy. Jest, izraelscy lewacy tam generalnie się zbierają i protestują przeciwko temu. Wydawało się rzecz oczywista. Natomiast względem Hezbollahu i Iranu nie ma żadnej tolerancji i żadnego rozumienia. Tak? Tutaj automatycznie z flagą Hezbollahu to sobie można od razu kulkę w łeb dostać. No bo to jest zero
bezwizynkowe, jeśli chodzi o nich. I, ale dlaczego tutaj wspominam o Syrii? Ponieważ wielu komentatorów zwraca uwagę na jedną rzecz. Izrael ostatni raz mierzył się z jakimkolwiek przeciwnikiem w 2006 roku. To mierzenie się nie do końca wyszło. Oczywiście Izrael robił wielkie reformy sił lądowych od lat ostatnich duże, tak? No zobaczymy, co z tego będzie. Generalnie nastawiał się na walkę już nie z regularnymi armiami, których nie ma w pobliżu i z którymi raczej się nie będzie mierzył w najbliższej przyszłości, tylko właśnie z organizacjami paramilitarnymi, takimi jak Hezbollah. Zobaczymy, jak to będzie w Gazie, ponieważ część ich scenariusza, tak właściwie nie tylko tej wojny, która jest, to jest realizacja de facto scenariusza napisanego dla Hezbollahu, który dalej może wykonać swoją operację z północnego, na północny Izrael. Dlatego też między innymi Izraelczycy wycofali 30 tysięcy cywilów z pasa przygranicznego. Tylko też tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że no Hezbollah jednak miał doświadczenie bojowe o wiele większe. Ma doświadczenie. Kampania syryjska. Chociaż ona oczywiście nie jest adekwatna do realiów izraelskich, jak i też do realiów nowoczesnej wojny. To jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że ten Hezbollah ma 30-40 tysięcy ostrzelanego żołnierza, który jest rozłożony w różnych miejscach. To znaczy Hezbollah oczywiście ma komórki zajmujące się działaniami terrorystycznymi i one są na całym świecie. Przypomnę, że w zeszłym roku doszło do zamachu na pisarza Salmana Rushdie. To wykonał Hezbollah. Znaczy Hezbollah nie wykonał tego. Ale jak jesteś szyitą libańskim z miasta Nabatija, a ten facet, który to zrobił, to jest z Hezbollahu. To nie trzeba, to generalnie... Nie trzeba szukać. Nie trzeba szukać, wszystko jest zrozumiałe, tak? No ale oficjalnie Hezbollah nie miał nic z tym wspólnego, tak? No bo być może nawet nie miał, być może po prostu ten taksówkarz, który tam gdzieś tam pracował, miał okazję, tak, nie wiem, zobaczył, że tam Rushdie ma wykład, no to obowiązki dżihadowe wypełnił, tak? Niedokładnie, no bo może tam przeszkolenia nie miał, no bo to też nie jest tak, że Hezbollah bierze wszystkich, nie? Oni biorą elit. Tak, jak na przykład na warunkach libańskich, bo w Libanie nie widać Hezbollahu. Znaczy widać portrety, widać flagi, ale nie ma takiej sytuacji, że zobaczysz kogokolwiek w mundurze, z jakąkolwiek bronią, czy jakikolwiek posterunek. Nie ma czegoś takiego. Natomiast jak można tak właśnie się domyślić, że masz do czynienia z nimi, będąc u nich, to znaczy nie wiem, w restauracji, no bo jeden z największych miejsc turystycznych i największych miejsc, nazwijmy to, światowej kultury, w ogóle archeologii, historii, Baalbek, czyli te wielkie świątynie, to są na terenie, to są szyitów. To jest Baalbek, to jest tak właśnie matecznik Hezbollahu, tak? Czyli i tak tam jesteś. Znaczy każdy, kto przyjeżdża do Libanu, powinien tam pojechać po prostu dla tego zobaczenia. No i jesteś w mieście Hezbollahu. To wcale nie oznacza nic takiego, żeby się bać, wręcz przeciwnie. Wszystko jest w porządku, nie ma żadnych zagrożeń. O ile roztropnie nie założysz koszulki pod tytułem Mile of Israel albo w ogóle Izrael, tak? No to ale... To z tym trzeba mieć jakąś mądrość życiową, żeby takich rzeczy nie robić. No ale po prostu nazwijmy to siedząc sobie pod tymi wykopaliskami z fajeczką, prawda, tak jak na Bliskim Wschodzie to wszystko trzeba, no to jak możesz pomyśleć, że ktoś jest związany z nimi? Na przykład to, że widzisz chłopaka, który nie pali. Oni nie palą. Tak, widzisz ludzi inteligentnych. Oni generalnie biorą elitę. Tych mułów takich niepiśmiennych, którzy tam orają te pola narkotykowe, które oni tam sadzą, pola haszyszu, bo oni tam mają te pola haszyszu, których oficjalnie nie ma, to oni takich ludzi nie biorą. Tak? Oni biorą samą elit i oni są globalni też, ponieważ jest bardzo duża diaspora Libańczyków generalnie na całym świecie, ale też wszystkim szyitów i tam, gdzie jest diaspora szyicka, czyli na przykład w Ameryce Południowej. Jest tak zwany trójkąt, tak zwany syryjski trójkąt pomiędzy Brazylią, Argentyną i chyba Paragwajem, gdzie akurat oni tak właśnie, to jest ich teren, to jest ich ziemia. Angola i inne obszary Afryki, też oni tam są. Czyli tam wszędzie, gdzie są libańscy szyici, tam możemy być pewni, że Hezbollah ma swoje oczy i uszy. Tym samym, po zabójstwie Imada Muni w Damaszku w 2008 roku, czyli tego człowieka, najgroźniejszego człowieka, o którym nigdy nie słyszałeś, to wedle już oficjalnych informacji Mossad ścigał się z Al-Radwan, czyli z tą elit Hezbollahu, oddziałami specjalnymi, po Bangkoku, Baku, Paragwaju i jeszcze kilku miejscach. Nie
wykluczone, że po Warszawie też. Tak więc no widzimy to, że akurat ta organizacja jest wszędzie i z tym samym sposobem, nawet i jeżeli by doszło w chwili obecnej do konfrontacji, zniszczenie szyickiej dzielnicy w Bejrutu, zniszczenie szyickiego południa, zniszczenie Baalbeku, chociaż nie tych zabytków, tak? Te zabytki tak właśnie przetrwają bombardowania. One są, jak to Rzymianie zrobili, to zrobili, tak? Oni to przetrwają, tak? Izraelskie bomby to przetrwają, ale chodzi mi o tą część mieszkalną miasta, tak? Izrael to może zrównać z ziemią i to zrównać z ziemią. Izrael może wytrzebić wszelkie kadry, większość kadr, ale i tak nie zniszczy tej organizacji, ponieważ za 10 lat będzie od nowa to samo. Między innymi dlatego, że jest od żłobka do nagrobka, jeśli chodzi o realia. No i też to, że po prostu już pewien model, pewien mit trwa. Wczoraj były izraelski premier i były szef sztabu, były szef wywiadu, był szef dowódca Sayed Magdal, dowódca zresztą Benjamina Netanyahu w Sayed Magdal, Ehud Barak, powiedział, że Hamas jest nie do zniszczenia, nie dlatego, że to jest organizacja, tylko dlatego, że to jest ideologia. No i właśnie akurat Hezbollah jest tą ideologią i to powoduje to, że wszelkie ubytki kadrowe oni szybko zastąpią. Bardzo szybko zastąpią i zniszczenie tej organizacji, tu już mówię o Hezbollahu i o Hamasie, w jednym miejscu nie oznacza tego, że ona po prostu gdzie indziej tak właśnie nie będzie aktywna, ponieważ w tej wojnie już widzimy, bo na początku powiedziałem odnośnie cierpkich relacji pomiędzy Hezbollahem a innymi organizacjami. Tak, Hezbollah zamknął Palestyńczyków w obozach dla uchodźców. Tak? Hezbollah jak wojował z Izraelem w południowym Libanie w latach 85-2000, to nie dopuszczał do nikogo na swoje podwórko i bardzo mądrze zrobili, ponieważ stara zasada byłego szefa Mossadu, który powiedział w BBC, już nie pamiętam którego, że jak o czymś wiedzą 3 osoby, to 2 osoby za dużo. Hezbollah o tym doskonale wie. I dlatego to jest organizacja tajna. No i też tak właśnie nikogo nie wpuszcza na swoje terytorium i bardzo mądrze zrobili, bo takie są realia. Natomiast w tej wojnie widzimy, że Hamas nie tylko jest pojętnym uczniem Hezbollahu, nie tylko naśladuje te wszystkie modele operacyjne, jak też modele funkcjonowania komunikacji medialnej. Tak? Wczoraj doszło do bardzo ciekawego komunikatu, to znaczy było jakiś kolejny komunikat Hamasu na filmik, tak? A z tyłu był napis Zwycięstwo Boga po arabsku, tylko Zwycięstwo Boga po arabsku znaczy Nasrallah. Tak? Czyli tak się nazywa przywódca Hezbollahu, tak? Czyli to jest niezwykle ciekawe, jak te relacje się zawęziły, chociaż trzeba od razu uczciwie powiedzieć, Hamas walczy o islamską Palestynę w wersji sunnickiej, znaczy bo nie ma innej, tak? I też zresztą jest odpowiedzią Bractwa Muzułmańskiego na to, że w Strefie Gazy pojawił się islamski dżihad przed nimi, a islamski dżihad jest bezpośrednio powiązany z Iranem i tam ponoć działacze islamskiego dżihadu przechodzą na szyizm. Hezbollah jest organizacją szyicką. Oni o żadną Palestynę nigdy swojego turbanu nie nastawią, żeby się spalił w żadnym wypadku. To jest organizacja, która ma chronić irańskie interesy w tej części świata. Ma przede wszystkim być tym toporem nad izraelską głową, jeśli chodzi o irański program atomowy i rakietowy. Ponieważ w przypadku, gdyby doszło do ataku, znaczy wiemy o tym, że Izrael nie jest gotów, w ogóle nie był w stanie do tego, żeby zaatakować Iran. Tak? Wiemy o tym, to już jest bajka, to widzimy to w tej chwili, ale gdyby doszło do jakiegokolwiek zagrożenia dla irańskich interesów czy dla irańskiego reżimu, to z terytorium Libanu automatycznie uderza 130 tysięcy rakiet na Izrael, Haifa płonie i Izrael się bije z przeciwnikiem, który jest naprawdę poważnym przeciwnikiem, bardzo poważnym przeciwnikiem. Wielkie straty ludzkie, pamiętajmy o tym, Izrael, podstawowa sprawa, zawsze patrzy na straty własne. Czyli to jest główny interes, to jest cel istnienia Hezbollahu z punktu widzenia Teheranu. Ich kwestia palestyńska nie interesuje. Szyitów kwestia palestyńska nie interesuje, niezależnie od tego, jak oni by swoją propagandę nakierowali, ale ich to po prostu nie interesuje. Szyici libańscy mają pamięć krzyw, które dostają od strony Palestyńczyków. Poza tym szyici libańscy, między innymi Hezbollah, o tym zakazuje mówić na zewnątrz, ale jednak są Libańczykami, czyli generalnie gardzą Palestyńczykami. No i też przede wszystkim są szyitami, ale to tymi szyitami nazwijmy to bardziej
no ten radykalnymi szyitami, tak? Czyli że oni tego nie powiedzą na zewnątrz, ale jak Ajatollah Khomeini miał przesłanie do całego świata islamu, czyli do sunnitów również jak najbardziej, to jednak na posiedzenia, które były już tylko i wyłącznie w Farsi, nie były tłumaczone na żaden inny język, po prostu tam tymi sunnitami też gardził. Tak? Czyli to jest szyickiej mentalności i tego się nie da w żaden sposób przeskoczyć. Z perspektywy Hamasu też była taka sytuacja, że oni mieli problemy z tym, żeby współpracować z szyitami natury psychologicznej, jak i też natury moralnej. Pierwsze kierownictwo Hamasu przez Ahmeda Yassina tak właściwie dość mocno się uciekało od tych kontaktów z Iranem, no bo to już po prostu było dla nich dość trudne, po prostu trudne, tak? To była współpraca dla nich bardzo trudna. Teraz widzimy, że Hamas jest częścią tego irańskiego projektu i tym pośrednikiem pomiędzy Iranem a Hamasem jest Hezbollah. I to jest dobry pośrednik. Irańczycy mają problem z nauką języku arabskiego. No, wiemy o tym, że następca Soleimaniego Ismail Hani nie mówi po arabsku, ale w Bejrucie są ludzie, którzy już potrafią bardzo dobrze mówić w Farsi albo być tymi pośrednikami. No i teraz oczywiście można się zastanawiać, czy obecna wojna, która jest z Gazą i w Gazie, albo będzie w Gazie, to czy jest delegat Hezbollahu czy Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej w Strefie Gazy, który tak właśnie no, tam patrzy na różne rzeczy, bo Iran nie pozostawia tej kategorii wydarzeniom własnemu losowi, tak? Iran chociażby nawet i Hezbollah jest ich ukochanym dzieckiem, wypieszczonym dzieckiem. Hamas oni mogą spalić w każdej chwili. Jeżeli to mają polityczną korzyść, to Hamas, Palestynę to nie palą od razu. Hezbollah jest ich ukochanym dzieckiem. To jednak w 2019 roku, na kilka tygodni przed swoją śmiercią w Bagdadzie, razem Soleimani udzielił bardzo długiego wywiadu, chyba jedynego wywiadu. No i tam on na przykład, jak Hezbollah, ta wojna 2006 roku, to była takim sztandarem tego arabskiego ruchu oporu. Arabskiego, tak? To, że arabska organizacja, pal licho, że szyicka, to już było tak jakby nieeksponowane, ale arabska organizacja bije się z armią izraelską, wygrywa w sumie ten pojedynek z armią izraelską. To było tak jakby wielkie takie osiągnięcie. Przez wojnę w Syrii Hezbollah podupadł na reputacji, no bo zaczął mordować sunnitów, tak więc tutaj to było zero-jedynkowe. No ale Kasem Soleimani w tym swoim ostatnim wywiadzie opowiadał o tym, jak on w Bejrucie w 2006 roku w trakcie trwania wojny tam siedział pod jakimś drzewem z Hasanem Nasrallahem. Tak opowiada takie opowieści. Ja byłem w Dahi kilka razy, nigdy tam żadnego drzewa nie widziałem, bo to jest po prostu takie krąg slumsów. Ale też z takimi bardziej lepszymi okazałymi przestrzeniami, ale generalnie Kasem Soleimani wtedy tak jakby zakomunikował to, że to on dowodził tą wojną, żeby Arabowie się tutaj uspokoili, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Nie wiem, dlaczego to zrobił, być może to była taka preludium do kampanii prezydenckiej, która się nigdy nie odbyła. No, pamiętajmy o tym, że po tym zamachu kilka miesięcy później były wybory prezydenckie w Iranie, więc to był nieważny czynnik. Natomiast to też pokazuje to, jak Iran kontroluje sytuację, pomimo tego, że oficjalnie się wypiera. No i też tak wieńcząc, tak właśnie temat Hezbollahu. Hezbollah jest organizacją, która jest nie do zwalczenia, ale też nie jest taka to sytuacja, w której to Hezbollah nie ma, że jest wiele bardzo płonnych nadziei na to, że Hezbollah może kiedyś wyewoluuje w coś bardziej sensownego. Znaczy on jest bardzo sensowny, tak? Ma 14 posłów w parlamencie libańskim, ich interesuje tylko i wyłącznie ministerstwo socjalne, tam nazwijmy to tam opieki społecznej. I generalnie percepcja Hezbollahu w Libanie, a na świecie jest zupełnie inna. Tak? W Libanie tak właściwie to wszyscy sobie żartują z Nasrallaha, tak? Tak jakby to organizacja, Libańczycy tak właściwie oni nie pokazują swojej siły w Libanie, tak? Nasrallah nie może pokazać swojej siły w Libanie, bo to by była dla niego klęska całkowita, tak? Oni dlatego prowadzą określoną politykę po to, żeby pokazać, że są partią libańską, a nie irańską.
To po pierwsze. Po drugie, no Libańczycy, pomijając oczywiście swoje pewne prawidłowości, to po prostu na ten Hezbollah, ja rozmawiałem często z chrześcijanami, tak się dziwiłem na tym, przynajmniej na samym początku kiedyś, że kurde, dlaczego wy w ogóle cały Izrael trzęsie się przed Hezbollahem, Ameryka się trzęsie przed Hezbollahem, a wy tutaj myślicie, że jakimiś kałaszami po prostu tutaj z nimi zrobicie porządek, bo w bociany strzelacie? Oni uważali jak najbardziej, tak, jak najbardziej. No i też okazało się, że było kilka przypadków, w których to Hezbollah dostawał cięgi w Libanie. Czy to od druzów, czy to też półtora roku temu doszło do konfrontacji pomiędzy Hezbollahem a Maronitami w Ain al-Rumia, w jednej dzielnicy w Bejrucie. No i tak, no i tam ci działacze Hezbollahu to dostali tam cięgi. Natomiast oczywiście to nie był al-Radwan. Czyli ta elit, tak? Nie, to też było jakieś. No nie wszyscy działacze Hezbollahu to są żołnierze, tak? Ale no w percepcji libańskiej jest takiej, że ten Hezbollah można go naciąć, tak? Że tam, że po prostu, że Żydzi do niczego się nie nadają i po prostu sobie nie potrafią poradzić. Jest. No chociaż z drugiej strony też Libańczycy mają w dużej mierze tą świadomość tego, że Hezbollah to jest jednak troszeczkę tak jakby ich produkt, troszeczkę właściwie od niego dystansują, czy mówię o chrześcijanach, dużej części chrześcijan, ponieważ są też chrześcijanie, którzy wspierają Hezbollah. I to też jest katastrofa, jeśli chodzi o politykę libańską, ale skupmy się na tej opozycji wobec Hezbollahu. No ale jednak tutaj przyznają to, że jednak to jest taka organizacja, no, która no, obok libańskiej kuchni, obok libańskich gwiazd, muzyki pop, to jednak ten Hezbollah też jest taką marką, tak? No po prostu to jest, tak? No po prostu jest. Ale do czego chciałem zmierzać? To, że nie ma rozwiązania kwestii bliskowschodniej bez rozwiązania kwestii Hezbollahu i wielu obserwatorów wskazuje na Iran. To znaczy, że żeby Hezbollah się transformował do czegoś, nazwijmy to, żeby ten al-Radwan i te skrzydło wojskowe al-Mukatla al-Islamia, czyli ten skrzydło ruchu oporu, żeby jakoś się odciąć i żeby została sama organizacja, nawet z tym Nasrallahem, nawet z obecnym kierownictwem religijnym. No to znaczy niemożliwe, no bo Hezbollah by tracił wszelkie argumenty w sumie. No i też tutaj, jeśli chodzi o powiązania irańskie, tak, no to jest Hezbollah wykonuje filozofię Wilayat al-Fatih, czyli to, żeby światem pod nieobecność imama Mahdiego rządził Ayatollah, tak, z Iranu oczywiście, tak, to trzeba podkreślić, z Iranu. I to jest bardzo duży problem, ponieważ no oni wyznają tą ideologię, czyli że to nie jest tak, że każdy szyita na świecie wyznaje tą ideologię i popiera w ogóle tą wizję, żeby w ogóle ktokolwiek z Iranu im cokolwiek gadał, tak, no bo Iran jest szyicki od 1501 roku, kiedy to Szach Ismail niejako siłą nawrócił Persję na wersję szyicką islamu. Natomiast problem jest taki, że z tym Hezbollahem, jaki to w sumie z Hamasem, świat utknął. Hezbollahem się rozmawia, z Hezbollahem się robi, nazwijmy to, deale. Rok temu, kiedy było podział akwenów pomiędzy Izraelem i Libanem, no to Hezbollah był kluczowy w tym wszystkim. Hezbollah doprowadził do tego. Oczywiście to by miał być zysk w sumie dla Hezbollahu, ale to pokazuje to, że po prostu no, są pewne byty parapaństwowe i pozapaństwowe, które uniemożliwiają tak właśnie doprowadzenie pewnej polityki, która jest. I dlatego też, jak wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że kiedyś dojdzie do takiej wojny, w której to Izrael wypali te wszystkie organizacje, które otaczają Izrael, no do tego może kiedyś dojść, ale widzimy, że to nie jest ta wojna w chwili obecnej, która trwa. Paweł, zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni, bo nadal sytuacja w Izraelu nie wygląda zbyt ciekawie. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się po raz kolejny twoją ogromną wiedzą. Państwa gorąco zachęcam na media społecznościowe Pawła. Link do jego profilu znajdziecie w opisie naszego filmu i zachęcam również do subskrypcji Warnewsa. Paweł, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.